nie zapominajcie o tym. I wiecie co, no szlak po prostu idzie człowieka trafić. Może być czysty. No, będzie teraz jak czyściutki. Nigdy przedtem i nigdy potem. Walczę o to, słuchajcie, jak lwica. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Fa. Pcham. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Czysty? No, będzie teraz czyściutki. Nigdy przedtem i nigdy potem. No, przedtem to może było, ale nie wiem, czy potem. Miałoby dzisiaj wielkie pakowanie, a jest wielkie sprzątanie, a właściwie mycie. Słuchajcie, bo okazało się, że po założeniu namiotu, że ten namiot po prostu kurwa spleśniał. I wiecie co, no szlak po prostu idzie człowieka trafić. Tu nie wnikajmy po prostu, gdzie jest wina, prawda? Bo wina jest, no może też trochę nasza, że ten namiot nie był odpowiednio zabezpieczony. Bo on jak jest ściągnięty, to ten pokrowiec, prawda, go tak dobrze, szczelnie kurczę zasłania. A stał na boku. No ale to nie nasza wina, że wiecznie lało, nie? Po prostu co chwilę lało i po prostu takie ulewy, nie jakiś tam deszczyk, nie? Tylko po prostu były ulewy, ulewy, ulewy. No i zalało go parę razy, a że w Polsce jeszcze mamy taką temperaturę jak mamy, no to kurna spleśniał, no po prostu spleśniał w środku, na zewnątrz i wiecie, i to jest taka pleśń, która jest bardzo niebezpieczna i nie można w tym spać w żadnym wypadku. Tak więc po prostu no, jest wielkie szorowanie dzisiaj tego namiotu. Tak więc mamy nadzieję, że go uratujemy. Jak nie, no to kupimy nowy. No, i tak mieliśmy zamiar kupić nowy, ale dopiero za rok. Właśnie chcieliśmy jeszcze tak rok z półtorej jeszcze prześmigać na tym namiocie. Są takie środki do czyszczenia, ale my żeśmy stwierdzili, że spróbujemy takimi domowymi sposobami. Ja nie lubię za bardzo chemii, takiej chemii. Wolę taką bardziej delikatną chemię, dlatego zdecydowaliśmy się na ocet i soda, bo ocet w połączeniu z sodą to jest mieszanka wybuchowa i to, słuchajcie, świetnie czyści i odgrzybia. Więc jakby też w domu ktoś potrzebował, to nawet się używa na przykład do czyszczenia pralki, właśnie do czyszczenia różnych urządzeń, ubrań, różnych rzeczy, więc możecie sobie wypróbować. No i co? No, powiem Wam, jak już skończymy, czy się udało. O tym, żeby założyć maskę. Uwaga! Pamiętajcie o tym, pamiętajcie, żeby chronić siebie, bo zdrowie macie tylko jedno, więc obowiązkowo maska, dobre rękawiczki, w ogóle przydałby się kombinezon, tak szczerze powiedziawszy, szczególnie jeżeli wchodzi się do środka i na przykład będzie to skapywać, prawda, tak z tego namiotu tam na nas, ja nawet nie będę tego po prostu nagrywać tam, bo ja też musiałabym być cała zabezpieczona.
Ale to udało się, muszę wam powiedzieć, że namiot bardzo fajnie się wyczyścił i udało mi się uratować te moje chorągiewki. Słuchajcie, niedźwiedź miał nadzieję, że szlaki trafi, ale nie trafił. Doprałam porządnie, także właśnie wodą z octem i z sodą i normalnie w pralce. Pięknie po prostu się wyprały, popatrzcie. Tak więc, no, to taki jedyny damski, wiecie, akcent w tym bardzo męskim samochodzie. Tak więc walczę o to, słuchajcie, jak lwica. O moje prawo do kobiecości. Moje chorągiewki już sobie wiszą i jest pięknie. No jak się przyjrzymy, no to tutaj na pewno będziecie widzieć takie w niektórych miejscach. O, teraz powinno być widać zabrudzenia, no ale to są po prostu zabrudzenia, które żeśmy mieli wcześniej. Niektóre udało się sprać, a niektóre po prostu zostały. Tak więc namiot jest o wiele czystszy niż był, no ale nie jest to nowy namiot, prawda? No to trzeba mieć na uwadze. No i generalnie mogę teraz powiedzieć z ręką na sercu, że polecam ocet z sodą do czyszczenia, bo wiecie, nie dość, że się wszystko sprało, to nie ma też tego nieprzyjemnego zapachu, który moglibyśmy mieć, gdybyśmy używali jakiejś takiej bardziej inwazyjnej chemii. Wiecie, jak mieszkałam w Anglii, to tam wiecznie był grzyb w tych wszystkich mieszkaniach i tam się pryskało takimi preparatami. I później po prostu nie szło spać, no nie? Nawet na opakowaniu pisze, że tam nie można parę dni, a trzeba wietrzyć to pomieszczenie, a to też nie zawsze możliwe, bo mieszkasz i musisz tam spać po prostu, nie? To, no. Tak więc nam zależało też, żeby nie trzeba było wietrzyć tego namiotu tydzień, bo też nie mamy gwarancji, że będzie pogoda i tak mieliśmy szczęście, że akurat trafiliśmy na dwa słoneczne dni. No i mamy wybasto, w nocy jeszcze żeśmy włączyli do suszania, chociaż w sumie to chyba nie było potrzebne, bo bardzo szybko wyschło. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, ja się martwiłam, wiecie, że przez to czyszczenie możemy stracić wodoodporność namiotu, bo takie jest ryzyko. Ale woda spływała po prostu w środku i na zewnątrz, po prostu spływa tak jak normalnie deszcz. Tak więc widać, że ta wodoodporność została zachowana. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. O proszę, tutaj jeszcze jedno ujęcie właśnie na plamy, które się nie udało dobrać. Ale jak przyjedzie samochód, przyjechał, to chciałam wam jeszcze powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się właśnie na ten ocet i sodę, wodę sodową chciałam powiedzieć. Płać i płać. Dostaniesz prowizję. No właśnie ją dostaję, kurwa. No i się jej nawidziałem, o jest. Musisz więcej do kamery gadać. Jak będziesz gadał do kamery, to i może prowizję dostaniesz, wiesz?